Witam na kolejnym wypadzie. Dzisiaj mamy te pole już długo wyczekiwane, gdzie stał wiatrak. XVII wiek, z tego co wyczytałem. Po wojnie tutaj nie wiem, czy rozszabrowany, czy zniszczony. Pogoda dzisiaj troszkę taka deszczowa, trochę kropiło, przestało na razie. Mam nadzieję, że już do wieczora będzie spokój z deszczem. No i co, lecimy, nie? Widzimy się przy pierwszym dołku. Mamy pierwszą monetkę. Kurczę, powiem wam, że mamy coś chyba fajnego. Jakiś kawałek, ładny kawałek srebra. Nie wiem, czy wyłapię ostrość. To jest nieczytelna. Nie chcę jej tutaj szorować. Taka troszkę, widzicie, zagięta. Nie mam nawet jej czym przyczyścić, ale widzę, że coś bardzo, bardzo ładnego. Także fotki będą po przeczyszczeniu. Czekajcie, bo coś tu wychodzi. Nie, nie chcę jej tutaj trzeć zbytnio, ale coś pięknego będzie na pewno. Pierwsza monetka dzisiaj. Pierwszy konkretniejszy dołek, bo wcześniej tam trochę śmieci, ale coś fajnego będzie. Dobra, byle takie same dołki dzisiaj były, to będzie konkret. Do następnego. Mamy następny dołeczek, tym razem Fenis. Nawet stanie. Dobra, lecimy dalej. Kolejny dołeczek. Monetka, 50 groszy. Z PRL. 49. Dobra, lecimy dalej do następnego. Mamy kolejną monetkę. Tym razem trafiło się nam sreberko. Grosik pruski. Tylko straszny wycirus. No, druga strona jeszcze gorsza. Ale cieszy. Dobra, do następnego. Mamy kolejny dołeczek. Tym razem jakaś blaszka aluminium z ciekawą sygnaturą. Nie wiem, czy to wyłoszczy. Właśnie. Nabita jakaś sygnatura Omega, nie wiem, czy ma coś, jakiś związek z tą firmą, co produkuje zegarki, no takie coś. Zagięta blaszka, tutaj jakieś jakby uszko i spróbuję to rozczytać w domu, resztę tych napisów. Dobra, do następnego. Mamy kolejny dołeczek, tym razem plomba. Ojejku, jeszcze mi spadło. O, muszę ją troszkę przemyć w domu. Dobra, do następnego. Mamy kolejny dołeczek. Dwa feningi. Już troszkę skorodowane. Troszkę się musiałem naczekać na ten dołek, bo same śmieci. Także i mam jeszcze trochę czasu. Widzimy się przy kolejnym dołku. Oj, kolejny dołeczek. Dwuzłotówka. Już łap tą ostrość. Całkiem przyzwoita. Dobra, do następnego. Kolejny dołeczek i kolejna monetka, tradycyjnie boratynka. Stan, tak jak widzicie, totalny destrukt.
Dobra, widzimy się przy kolejnym dołku. Mamy kolejny dołeczek. Tym razem coś z naszego podwórka. 20 groszy z PRL 65. Lecimy dalej. Mamy kolejny dołeczek. Już myślałem, że jakaś fajna monetka, spora. Się okazało, że jakiś guzik. Taki gigantyczny guzik. Trochę już wytarty z tyłu. No, ciekawi mnie, z czego on jest. Dosyć spory taki krążek. No nic, lecimy dalej. Niedaleko guziczka trafiła nam się monetka. Jeden fenik pruski, troszkę taki sztachnięty. Nic, lecimy dalej.